Państwa dyspozycji trenerzy obu drużyn. Na początek poprosimy pana trenera Bekasa o opinię pomocową. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wieźliśmy z Legnicy, udało nam się te 3 punkty zdobyć i zdobyć twierdzę Legnica, ale w przebiegu meczu było widać, że nam Miedź była lepszą drużyną. My się tylko ograniczaliśmy do bronienia i wyprowadzania nielicznych kontrataków przy czekania na jakiś stały fragment gry. Udał nam się ten plan. Jesteśmy szczęśliwi, bo w poprzednich meczach to my w taki sposób przegrywaliśmy i powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba coś zmienić i nam się to udało. Dziękuję bardzo. Pan trener Baniak. Nieraz są takie sytuacje, takie mecze jak w życiu, że właściwie gram do jednej bramki i jeden strzał Bledzeckiego, który trafia do siatki, wystarcza to elanie wygrać. No co mogę powiedzieć o drugiej połowie, że nie mogę mieć do nich żalu, bo była chęć strzelenia bramki. Myślę, że na remis w tym meczu, jeżeli nie umiesz wygrać, to przynajmniej zremisuj. Mi się wydaje, że taka sytuacja była. Oczywiście ewidentny rzut karny, z ręką zagrana piłka w polu karnym. To wszystko widzimy, sędzia się od tej sytuacji odwraca, ale nie szukajmy tutaj winnych. Winna jest cała drużyna. Mamy mecz u siebie właściwie piłkarsko wygrany, gramy w 16 i trafimy bramki strzelić. Największe pretensje do napastników, a szczególnie do powracającego po formie Zakiego, który jednak jak wypadnie z rytmu grania, to widać u niego te zaległości takie meczowe. Ale trzeba pogratulować trenerowi. Taka taktyka, która jest dobra na Miedź Legnica, no to trzeba ją szanować. Wygrali mecz i się cieszą, a my jesteśmy smutni, bo to jest znowu bicie głową w mur. Nie potrafimy bramki strzelić, a przewagę mamy w posiadaniu piłki, no to już taką ogromną. Także no, na pewno jestem ogromnie zbulwersowany, zły, a gratuluję Mariuszowi zwycięstwa. Dziękujemy. Czy są pytania z Państwa strony? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy.